Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. Chciałbym powiedzieć w tym tutorialu troszeczkę na temat takich trudnych zagadnień, jakimi są przestrzenie wektorowe. Chodzi konkretnie o na przykład przestrzeń współrzędnych związanych z mapowaniem UV, ewentualnie o przestrzeń, która jest związana z kątami normalnymi albo z jeszcze jakimiś innymi. Przygotowałem taką bardzo prostą scenę, na której przykładzie będziemy mogli część z tych przestrzeni obejrzeć, ale aby to zrobić, wydaje mi się sensowne, aby powtórzyć kilka wiadomości związanych z tym, w jaki sposób Blender w nodach realizuje konwersję współrzędnych X, Y, Z na barwy RGB. Aby to pokazać, dodam do tego plane'a, którego mam tutaj jako prostego mesh dodanego do sceny, dodam do niego materiał. I w tym materiale będziemy mogli obserwować, jak zjawisko kątów wpływa na barwy. Aby pokazać tego plane'a, przełączę się do widoku kamery i ustawię sobie widok renderowany, tak aby widzieć cokolwiek bardzo. Teraz potrzebne mi będzie jeszcze odpowiednie światło, a więc dodam w tej scenie lampę. Ta lampa będzie typu point na przykład. Może to być point, który znajduje się troszkę powyżej tego plane'a. Myślę, że to wystarczy. Widać go dosyć dokładnie. I teraz przypomnienie, które dotyczy samych barw. Wiemy, że shader, który jest teraz dodany do plane'a, to jest zwykły shader diffuse, ma taki parametr jak kolor. Ten kolor można wybrać w postaci pojedynczego kliku w okienku do wyboru kolorów. Można również wpisać kolor 16, ewentualnie ustawić go w formie współrzędnych HSV. Możemy także regulować współrzędne RGB oraz jasność. Tego typu kolor może być wprowadzony nie tylko w takim okienku, ale również za pomocą nodów wejściowych. I te nody wejściowe to jest na przykład nod RGB, który dokładnie do tego samego celu służy. Po połączeniu tych nodów otrzymujemy kolor plane'a i to natychmiast jest w podglądzie renderowanym widoczne. Zamiast takiego czegoś możemy włożyć również inne informacje do wejścia z kolorem, w tym nodzie diffuse. Może to być nawet tak prosty nod jak zwykłe value. Value jest to pojedyncza wartość, która jest konwertowana z pojedynczej wartości na trzy wartości RGB. Wszystkie te trzy wartości będą miały w tym przypadku wartość 0,5, w związku z tym otrzymam taki średnio szary kolor. Jeżeli ustawię wartość 1, w tym momencie mam kolor jaśniejszy i tak dalej. Oczywiście w pewnym momencie dochodzę do pewnej maksymalnej jasności i nie widać już zbytnich zmian w tym plane'ie, który widać na podglądzie. Aby włożyć tutaj innego rodzaju dane, trzeba oczywiście dodać jakieś nody. Aby teraz zobaczyć, w jaki sposób przestrzeń wektorowa ma wpływ na kolor tekstury, należy w wejście koloru dodać sobie dane, które pochodzą z danych wektorowych. Jeszcze raz. Aby zobaczyć, w jaki sposób dane wektorowe, nie będziemy ich wypisywali na ekran, jedynie możemy je skonwertować na kolory RGB. I tak kanały X, Y, Z jeszcze raz. Aby zobaczyć wartości X, Y, Z w postaci kolorów RGB, należy włożyć w wejście koloru jakieś dane wektorowe. Dane wektorowe możemy uzyskać korzystając z nodów zajmujących się obróbką wektorów, na przykład z prostego noda o nazwie normal. Ten nod posiada dwa wejścia. Jedno to jest dot, drugie to normal. Dot jest zwykłym skalarnym parametrem będącym wartością iloczyną tego wektora, który ustawiam za pomocą kółka. To kółko może być skierowane w różne strony i wektora, który wprowadzam tutaj w tych danych. Ponieważ teraz jest tutaj wektor równy 0, 0, 0, to niezależnie od tego, jak przekręcę to kółko, czy też tą kulkę, wartość wyprowadzona z tego dot będzie zawsze równa 0, ponieważ jest to iloczyn skalarny. Natomiast, jeżeli wyciągnę z tego pola normal dane x, y, z i włożę je do koloru, to w tym momencie następuje konwersja wartości x, y, z do wartości RGB i na ich skutek widzę kolor nałożony na materiał w moim plane'ie. Ten kolor jest teraz niebieski, dlatego że oś z, którą ustawiam za pomocą tej kulki, wskazuje prosto do góry. Jeżeli kulkę przekręcę w prawo, uzyskam najbliższe dopasowanie do osi X, która jest reprezentowana przez kolor czerwony. Oś Y to jest kulka skierowana do góry. Oczywiście, jeżeli kulkę przekręcę w stronę przeciwną, to będę miał coś w rodzaju ujemnego koloru zielonego lub czerwonego lub niebieskiego, ale w każdym przypadku taki kolor pokazywany jest jako barwa czarna.
Gdybym ten kolor spróbował zsumować ze zwykłym kolorem niebieskim, wtedy również otrzymałbym wartość czarną, ponieważ na przykład niebieski kolor w tej chwili odjąłby się od zwykłego niebieskiego dodanego do mojego mesza. Tak czy inaczej, jest to jeden ze sposobów na konwersję wartości koloru, czy też na konwersję wartości X, Y, Z na kolor. Mogę również inaczej to zrobić, mogę dodać sobie noda o nazwie mapping i ten nod połączyć z wejściem koloru, otrzymując od razu kolor czarny. Dzieje się tak na skutek tego, że wektor, który teraz produkowany jest przez ten nod, wynosi 0,0,0. Aby ustawić jakąś inną wartość, wystarczy, że zmienię wartości wektor w tej liście, która tutaj jest. Mogę dać na przykład składową x-ową równą 1, co jest równoznaczne z uzyskaniem koloru czerwonego. A więc najważniejsza informacja dla nas jest taka, że kolor czerwony pochodzi ze współrzędnych mapowanych na oś x, czy też z jakichś wartości x-owych, które mają wartość zauważalną, większą od 0. Tak samo kolor zielony to są wartości y, a kolor niebieski to wartości z. Jeżeli teraz będę miał jakąś przestrzeń wektorową lub jakikolwiek wektor, który podłączę do takiego noda robiącego kolor w materiale, uzyskam konwersję, dzięki której będę mógł sprawdzić, w którym miejscu wartości x, y albo z są dominujące. Łatwo to zobaczyć, jeżeli spróbuję dodać na przykład warstwę UV. Warstwa UV jest to przestrzeń wektorowa, która na osi poziomej mapuje współrzędną U, a na osi zgodnej z kierunkiem osi Y mapuje współrzędną V. Dlatego mam dwie współrzędne U i V. Te dwie współrzędne mapują się na X i Y, więc tam, gdzie jest duże U, powinienem mieć dużo czerwonego. Tam, gdzie jest duże V, powinienem mieć dużo zielonego, ponieważ będzie on mapował się na kierunek Y. Aby zrobić takie coś, należy przejść do trybu edycji, rozwinąć siatkę, aby uzyskać warstwę UV zawartą w Object Data. Mam tutaj UV Map. Nazwę tego UV Map po prostu literką A, żeby było łatwo można ją wpisać. I teraz wezmę sobie z zakładki Input coś takiego jak Attribute. Attribute jest nodem, który pozwala wprowadzić mi nazwę warstwy UV. Jeżeli taką nazwę tutaj wprowadzę, wtedy wektor, który jest związany z tym nodem, produkuje mi wyjście właśnie z tych warstw UV, których nazwę podałem. Jeżeli teraz połączę wektor z wejściem koloru, otrzymuję barwną mapę, w której widać, jakie współrzędne są w mojej warstwie UV. I tam, gdzie jest punkt 0,0, widzę kolor zbliżony do czarnego. Tam, gdzie jest duża współrzędna x-owa, widzę dominujący kolor czerwony. A tam, gdzie jest współrzędna y-owa dominująca, tutaj w tej osi pionowej, jest dominujący kolor zielony. Oczywiście pomiędzy tymi dwoma skrajnymi punktami istnieje cała gama różnych pośrednich wartości, które biorą się stąd, że współrzędne x, y mają po prostu jakieś wartości pośrednie na obszarze tego kwadratu. Tak więc możemy w ten sposób zobaczyć sobie przestrzeń wektorową i za pomocą kolorów odgadnąć, jakie w tej przestrzeni wektorowej mamy wartości. No i celem tego materiału, czy też tutoriala jest pokazanie, jak działają te przestrzenie wektorowe i jakie dane wektorowe możemy przetworzyć, czy też jakie dane możemy wysłać do naszych shaderów. Będziemy podłączali w takim razie wyjście wektorowe różnych nodów do wejścia koloru, po to aby zobaczyć, jakie tam są wartości. Zobaczmy w takim razie, co znajduje się w zakładce Input i w nodzie, która nazywa się Geometry, czyli geometria. Mamy tutaj sporo różnego rodzaju informacji wektorowych i są to informacje wektorowe, które, rzekłbym, są całkiem nietrywialne. Pierwsza z tych wartości, czy też pierwsza z tych informacji wektorowych, to jest coś takiego jak position. Position podłączam do koloru i dostaję natychmiast informacje o wartościach, które taki node zwraca. I widzę, że mamy tutaj sytuację taką, że wszystko, co znajduje się na pozycji od 0 aż do dodatnich x-ów, czy też w kierunku dodatnich x-ów, zawiera składową czerwoną, a więc tam są jakieś dodatnie wartości x. Czyli te położenia mają rzeczywiście dodatnią wartość x i koniec. Tak samo wszystko, co znajduje się w tym górnym półprostokącie, to są wartości y, które mapują się na kolor zielony. Widać także ładnie zmieszane te dwie wartości tutaj, gdzie jest ten obszar trochę żółty. Gdybym miał tego plane'a dodatkowo jeszcze wyekstrudowanego w górę, doszedłby jeszcze jeden kierunek w przestrzeni, to znaczy przestrzeni kierunek z. I ten kierunek zabarwiałby mojego cube'a dodatkowo na kolor niebieski. Możemy sprawdzić, jak to będzie działało. Ten materiał nazwiemy sobie po prostu M dla zapamiętania. Usunę teraz plane'a i dodam zwykłego cube'a. Ten cube obejrzymy sobie pod kątem. Myślę, że będzie można też przesunąć trochę światło albo je skopiować na bok. Postawię je tutaj.
Zrobię jeszcze jedną kopię i postawię ją tutaj, tak abyśmy widzieli dokładnie ścianki naszego cuba. I teraz dodam do tego cuba ten sam materiał, który przed chwilką miałem. No i już widzimy, że zawiera on również składową niebieską, zawiera składową czerwoną, a gdzieś tutaj z tej strony będzie składowa zielona. Oczywiście pomiędzy tymi narośnikami, które są maksymalnie skierowane w daną stronę, mamy barwy pośrednie. Barwa czarna istnieje w jednym z narożników dlatego, że tam wartości współrzędnych są niewielkie lub wręcz stają się ujemne. Dlatego, że cube leży teraz w środku układu współrzędnych, a więc niektóre jego ściany znajdują się po ujemnej stronie osi X. I to jest dokładnie ten obszar tutaj. Wszystkie kolory, które są tutaj, mają wartość X ujemną. W związku z tym odpowiada to ujemnemu kolorowi czerwonemu, który jest mapowany na kolor czarny. Dlatego właśnie w połowie tego sześcianu w ogóle nie widać czerwonego. Są tam ewentualnie inne składowe. Jeżeli się dobrze zastanowić, to dla każdej z tych osi istnieje jedna taka ćwiartka, jedna ósma część sześcianu, w której rzeczywiście wszystkie trzy składowe będą miały wartości ujemne. Dobrze, więc teraz mamy wyjaśnioną pozycję. I teraz rozumiejąc, jak działa ta pozycja, możemy zastanowić się nad tym, co można byłoby z niej osiągnąć, co można byłoby zrobić. Na razie zostawię to na następne tutoriale, a zajmiemy się tym razem czymś, co nazywa się normal. Normal to jest znowuż kolejna przestrzeń wektorowa, która generowana przez Blendera dotyczy mesha. I mesha dotyczy ona w taki sposób, że normal podaje nam kierunki ścian. Czyli jeżeli w naszym sześcianie na przykład jest 6 ścian, to w naszej przestrzeni wektorowej będziemy mieli przekazane 6 różnych kierunków. I każdy wierzchołek, czy też każdy punkt znajdujący się na tym sześcianie, będzie miał przypisany jeden z takich kierunków. Na przykład na tej ścianie, która jest tutaj z przodu, może zaznaczę ją w trybie edycji, na tej ścianie dowolny wierzchołek będzie miał jakąś konkretną wartość tej składowej normalnej, będzie przypisany miał ten sam wektor. To oznacza z kolei, że każda taka ścianka w sześcianie po skonwertowaniu na kolor będzie miała dokładnie tę samą barwę. No więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, wystarczy tylko, że połączę normal z kolorem. No i proszę zobaczyć, jedna ścianka jest całkowicie niebieska, jedna jest całkowicie czerwona, jedna jest całkowicie zielona, natomiast pozostałe są czarne, dlatego że znajdują się po ujemnej stronie danego kanału. Tego typu zjawisko związane jest po prostu z konwersją wektorów na czyste barwy RGB. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć te wektory normalne, to można je w trybie edycji łatwo wyświetlić. Wystarczy tylko nacisnąć N, przewinąć sobie panel z narzędziami do zakładki Mesh Display, który pojawia się tylko w trybie edycji. W trybie obiektowym proszę zobaczyć, że go nie ma. Mamy tylko Display, ale to nie jest to. A więc wybieramy sobie Mesh Display i tam, gdzie jest panel z napisem Normals, klikamy na malutki sześcian. Ten sześcian powoduje, że wyświetlane są wtedy w widoku 3D normalne do powierzchni, z których składa się nasz mesh. Możemy zwiększyć długość tych niebieskich wąsów, aby je dokładnie zobaczyć. No i teraz mam nadzieję, że to widać całkiem czytelnie. Jeżeli ściana, którą teraz zaznaczyłem, skierowana jest w kierunku osi X, to pozostałe wektory nie są w jej przypadku istotne, ponieważ normalna zawiera tutaj składową wektorową wynoszącą 1,00 i to odpowiada czerwonemu kolorowi, który tutaj widać. Bardzo proste, mam nadzieję, że bardzo dosadne. Mamy także podobną przestrzeń wektorową, która nazywa się True Normal. I to jest dokładnie to samo. Jeżeli połączę z tym nodem, zobaczymy identyczną sytuację. Można by się było zastanowić, dlaczego są dwa takie nody. Jest między nimi pewna dość istotna różnica. Otóż normal jest troszeczkę bardziej łagodne, jeżeli chodzi o rysowanie czy też obliczanie powierzchni normalnych związanych z cieniowaniem smukłym czy też z cieniowaniem gładkim. Można to pokazać wtedy, kiedy podzielę naszego cuba na więcej ścian. Załóżmy, że subdividem podzielę jego ściany i dodatkowo jeszcze skonwertuję go na kulę. Taki mesh ma bardzo dużo wektorów normalnych i każdy z nich mapuje się na delikatnie inny kolor. To jest ok. Jeżeli wezmę sobie true normal, sytuacja jest identyczna. Natomiast mogę chcieć, aby tego typu mesh był cieniowany w sposób ciągły, to znaczy, żeby każda ściana miała swoje cieniowanie, też swój kolor interpolowany ze ścianą sąsiednią. Dzięki temu nie będzie widać krawędzi pomiędzy ścianami. Jest to bardzo prosta operacja związana z cieniowaniem. Wystarczy tylko w zakładce z narzędziami dostępnej po klawiszu T wybrać opcję Shading Smooth. W tym momencie cieniowanie dotyczy ścian robionych w taki sposób, że nie widać granic pomiędzy nimi. W tym przypadku wartość True Normal
jest tą prawdziwą wartością normalną każdego z wektorów. Natomiast jeżeli wybiorę sobie przestrzeń wektorową samą o nazwie normal, w tym momencie te wartości normalne są oszukane i dla każdej malutkiej ściany z tego obszaru tutaj są liczone normalne tak, jakby ona znajdowała się na powierzchni zakrzywionej, więc to nie są prawdziwe normalne, ale dzięki temu dostajemy ładnie wycieniowany obiekt. Oczywiście tu widać jakieś drobne artefakty, ale to na razie pominijmy. Tak więc w tym przypadku mamy wartości normalne, które ulegają działaniu tego cieniowania typu smooth. W przypadku flat jest taka sytuacja. Natomiast wartości true normal pozostają bez zmian niezależnie od rodzaju cieniowania. I ma to również przełożenie na to, w jaki sposób będziemy chcieli mapować materiały w przyszłości. Następnym parametrem, który jest tutaj dosyć ciekawy, to jest pole wektorowe, czy też przestrzeń wektorowa nazywająca się incoming. Są to dane, które pochodzą od nadchodzących, czy też wpadających do kamery promieni światła. To znaczy, że jeżeli ja oglądam teraz w swoim viewporcie kulę z różnych kierunków, bo obracam, to kierunek, z którego padają fotony prosto do mojego oka, czy do mojej kamery, jest zaznaczony kolorem. Jest to po prostu taki kierunek, czy też wektory określające kierunek światła, które wpada do kamery i ten kierunek jest właśnie zaznaczany jako kolor w tym momencie. Czyli jeżeli patrzę na przykład z kierunku Y, to widzę materiał w kolorze zielonym. Jeżeli patrzę z kierunku X, dajmy na to, to widzę materiał w kolorze czerwonym i tak dalej. A więc w ten sposób mogę określić, z jakiego kierunku patrzę na obiekt, no i on dokładnie taki kolor wtedy przybiera. Jest to trochę bardziej skomplikowane, ponieważ incoming tak naprawdę to jest pewien rodzaj szczególny światła i to światło wpadając do kamery jest po prostu określone przez swój kierunek i ten kierunek właśnie jest w tej przestrzeni wektorowej tutaj. Najciekawszym chyba i najbardziej zakręconym rodzajem przestrzeni wektorów, z którą można mieć do czynienia w Blenderze, jest właśnie ten ostatni element tutaj o nazwie parametric. To jest tak naprawdę przestrzeń parametryczna, co niewiele w zasadzie mówi. Natomiast w dokumentacji na ten temat zbyt wiele nie ma i szczerze mówiąc musiałem się bardzo, bardzo nakopać w internecie, aby dojść, o co to chodzi. Doszło do tego, że przeglądałem źródła nawet i w źródłach wyczytałem mnóstwo ciekawych informacji. Na przykład, że w pewnej wersji Blendera ten parametric związany był z mapowaniem UV. Nazwa parametric została zmieniona po to, aby to mapowanie, które tutaj jest, nie myliło się z prawdziwym mapowaniem UV, które znajduje się w nodzie o nazwie Texture Coordinate. Mamy tutaj coś takiego jak mapowanie UV. Aby nie było konfuzji między tą przestrzenią wektorową, a tym mapowaniem, które jest tutaj, nazwano je parametric. I jest to w pewien sposób rzeczywiście przestrzeń parametryczna. Proszę zobaczyć, co ona robi z mojej kuli. To, co tutaj się dzieje, jest bardzo ciekawe. Aby to wszystko wyjaśnić, potrzebuję jednak trochę prostszego obiektu, więc usunę kulę i z powrotem dodam plane'a. Ten plane będzie miał dodany materiał i teraz widać, co się dzieje. Jeżeli na tego plane'a spojrzę zupełnie od góry, to widzę, że w miejscu, gdzie jest jego początek, w niewielkich współrzędnych, tam gdzie jest x0, y0, mam dominujący kolor czerwony. Tam, gdzie jest duży x, a y jest 0, mam dominujący kolor zielony, czyli dominująca jest współrzędna y. No i w innym jeszcze miejscu mam dominujący kolor czarny, co oznacza, że współrzędne wektorowe mają tam wartości bliskie 0. Oczywiście wszystko pomiędzy, w tych obu trójkątach, jest jakąś tam wartością pośrednią. I teraz to, czym są te współrzędne tutaj, to jest w ogóle największa zagwozdka i bardzo się zdziwiłem, gdy dowiedziałem się, o co tutaj chodzi. Tutaj chodzi o rzecz następującą. Jest to przestrzeń tak zwanych danych barycentrycznych. I to jest w ogóle nazwa, która mnie zwaliła z krzesła prawie. W każdym razie chodzi o to, że istnieje taki rodzaj danych, jakby, czy też rodzaj miary określającej wagi wierzchołków, który nazywa się no właśnie współrzędnymi barycentrycznymi. Jeżeli mamy na przykład coś takiego jak trójkąt, narysuję go tutaj korzystając z Juice Pencila, to możemy sobie wyobrazić dowolny punkt w tym trójkącie, nazywający się na przykład P, który jest punktem, na którym chcemy ten trójkąt położyć. Jeżeli byśmy na przykład postawili pionowo szpilkę i ten trójkąt postawili na szpilce w ten sposób, że tu jest szpilka, tutaj jest ten nasz trójkąt, to chcielibyśmy, aby ten trójkąt nie spadł. W tym przypadku, gdyby ustawić w dowolnym punkcie trójkąta tą szpilkę, czy też trójkąt na szpilce w dowolnym miejscu, musielibyśmy jakoś zrównoważyć te nasze wierzchołki, a więc należałoby w wierzchołkach położyć jakieś ciężarki. I teraz te ciężarki, a raczej ich masa, to jest właśnie coś, co wiąże się ze współrzędnymi
barycentrycznymi. Tak naprawdę ten punkt tutaj wyznacza w pewien sposób taki jakby środek geometryczny trójkąta, czy też środek masy tego trójkąta. A więc pozwala nam określić raz, że te powierzchnie, które są tutaj, te powierzchnie są proporcjonalne do pewnych wag, które w tych wierzchołkach będzie trzeba wyliczyć. No i oczywiście same wagi, czy też te masy, które tutaj są. No i teraz tak, jeżeli mamy trójkąt, który chcemy utrzymać w poziomie i stawiamy go na takiej szpilce, to wiadomo, że w niektórych miejscach te ciężarki muszą być większe, w niektórych mniejsze. I to są właśnie nasze dane x, y, z w tym momencie reprezentowane przez kolory. Jeżeli chcę, aby na przykład w tym wierzchołku ustawić ciężar tak, aby utrzymał się na nim cały trójkąt, to w tym wierzchołku muszę podać pełną masę, a w pozostałych dwóch wierzchołkach muszą być masy równe 0. Tak samo na przykład w tym wierzchołku muszę ustawić masę w ten sposób, natomiast w tym o tak. Oczywiście tu pomiędzy na krawędzi będzie dokładnie sytuacja taka, że będę miał jedną, drugą, w środku będzie 0 i potem znowu jedną, drugą masę. Oczywiście ten wierzchołek środkowy, czyli ten, musi mieć masę 0, aby nie przeważył i aby mój trójkąt ze szpilki stojącej gdzieś tutaj nie spadł. No więc kombinując, mam nadzieję, że to jest w miarę przynajmniej zrozumiałe. W każdym razie chodzi o to, że te współrzędne to jest właśnie tego typu zestaw danych parametrycznych i one właśnie działają na trójkątach. Dlatego mój trójkąt tutaj, znaczy mój plane został podzielony na dwa trójkąty. Gdybym oczywiście w trybie edycji usunął jeden wierzchołek, to byłoby prościej. Usuwam wierzchołek z tych trzech, które pozostają, robię trójkąt i w tym momencie tutaj nie ma problemu, wszystko działa ładnie. I jak widać, we współrzędnych 0,0 mam bardzo małe wartości masy i tutaj wystarczy masa 0. Tutaj, gdzie jest najdalej na Y wysunięty trójkąt, mam maksymalny ciężar X-owy dla równowagi, tutaj jest odwrotnie i tak dalej. Tego typu dane parametryczne nazywają się właśnie współrzędnymi barycentrycznymi. Gdybyście chcieli, to na Wikipedii jest to dokładnie wyjaśnione. Oczywiście w angielskiej Wikipedii jest to bardzo ładnie napisane. Nawet można zrozumieć, jak się troszeczkę w to wczytać. Bardzo poglądowe rysunki są, które tłumaczą, jak to wszystko wygląda. I można tak troszeczkę jakby zapoznać się z tym. Jest to swego rodzaju ciekawostka, nie wiedziałem wcześniej, że takie coś będzie, że jest. Natomiast w polskiej wersji jest całkowicie pozamiatane. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, co to są współrzędne barycentryczne i dowie się, że to jest układ współrzędnych zdefiniowany przez wierzchołki sympleksu, no to w tym momencie wszystko staje się jasne. Do widzenia. Nie trzeba nic więcej tłumaczyć. Jak to przeczytałem, to myślałem, że spadnę z krzesła z radości. Tak czy inaczej, mamy tego typu przestrzeń wektorową w Blenderze i ona służy do tego, żeby w taki właśnie sposób wymapować współrzędne. Te współrzędne teraz obserwujemy jako kolory. Zobaczmy teraz, co jeszcze można zobaczyć lub też znaleźć, korzystając z danych tekstur, ponieważ ten node Geometry określa tylko geometrię. W tym nodzie pewne dane się powtarzają, to znaczy powtarza się współrzędna czy też przestrzeń współrzędnych o nazwie normal. Normal, jeżeli podłączę go tutaj, generuje nam teraz kolor niebieski, to jest całkiem normalne i tak samo odbywa się to w przypadku noda Texture Coordinates, to jest dokładnie ten sam niebieski kolor. Natomiast pozostałe nody są zupełnie inne, no i teraz im się przyjrzymy. A więc pierwsza przestrzeń współrzędnych, która jest przez tekstury najczęściej używana, to są współrzędne generowane. Współrzędne generowane są to takie współrzędne, które określają, jak materiał ma się, czy też jak tekstura ma się nakładać na obiekt, a te współrzędne zależą od wymiaru i rodzaju obiektu. Więc jeżeli połączę generated z kolorem, to dostanę jakieś tego typu rozwinięcie kolorów. Widać, że tutaj jest największa wartość Z, tutaj troszeczkę większa jest Y, tutaj troszeczkę większa jest X, wszystko jest z tym Z jakoś zmieszane. Tak po prostu. Normal oczywiście wiemy, jak wygląda, ponieważ jest to kolor niebieski, dlatego że teraz moja płaszczyzna zwrócona jest w kierunku osi Z. To jest normalna, która jest zgodna z wektorem Z-owym, dlatego jest kolor niebieski. No i mamy także przestrzeń UV. Przestrzeń UV teraz to są współrzędne, które są równe 0. Jest tak dlatego, że w tym moim meszu teraz prawdopodobnie nie mam żadnej warstwy UV. Proszę zobaczyć, panel UV Maps jest pusty. Jeżeli stworzę jakąś warstwę UV, to automatycznie ta warstwa wprowadzi mi przez tego noda współrzędne wektorowe do koloru, które skonwertują się na takie właśnie barwy. Jeżeli bym chciał, żeby te współrzędne zostały zmienione, to mogę dodać sobie tutaj edytor UV, weźmy sobie UV Image Editor i w tym edytorze mogę przeedytować moje współrzędne, na przykład przekręcić je na przykład w taki sposób. Po powrocie do trybu obiektowego będę widział zmianę barw tutaj.
Jeżeli te współrzędne przeskaluję na przykład, to oczywiście również zmiana barw będzie to odzwierciedlać. Inny jeszcze rodzaj współrzędnych to współrzędne związane z czymś takim jak obiekt. Szczerze mówiąc, nie wyśledziłem dokładnie, o co tutaj chodzi. Możemy jeszcze zobaczyć, czy to rzeczywiście jakoś działa. Nie, nie działa. Tym bardziej position będzie tutaj zmieniał kolor. Tak, position, ten, o którym wspominałem na początku, to jest coś, co pokazuje pozycję mesza w przestrzeni. Natomiast w przypadku tych danych o nazwie object tutaj jest troszeczkę inaczej. Domyślam się, ale nie sprawdzałem tego, możecie mnie poprawić w komentarzach, że object tutaj określa współrzędne zależne od jakiegoś położenia innego obiektu. Z tym, że żeby ten inny obiekt wprowadzić, trzeba by pewnie skorzystać z czegoś takiego właśnie jak attribute, albo znaleźć jeszcze jakiś inny sposób na to. Tak czy inaczej, współrzędne, które są teraz, są reprezentowane przez to, co tutaj widać, a więc mam po stronie dodatnim x czerwone wartości, po stronie dodatnim y wartości zielone, a tam, gdzie wartości są ujemne, mam kolor czarny, stąd ten czarny kwadrat. Jeżeli w trybie edycji teraz przesunę wierzchołki w stronę dodatnich współrzędnych wszędzie, to będę miał dodatnie współrzędne wszędzie. Nie rozumiem tylko, dlaczego się tutaj pojawił ten kolor niebieski. No więc to nie jest do końca dla mnie jasna sprawa. Dobrze by było, gdyby ktoś bardziej oświecony nas naprowadził na to, co tak naprawdę robi ta przestrzeń współrzędnych. Kolejna przestrzeń współrzędnych, która związana jest z mapowaniem tekstur, to jest po prostu tekstura mapowana we współrzędnych kamery. Jeżeli włączę sobie tutaj camera data, w tym momencie od tego, jak mam ustawioną kamerę względem obiektu, zależy, co na obiekcie się będzie mapowało. A więc wektory, które tutaj mam, mapują się na różne kolory, a więc tak naprawdę tekstura, którą miałem na ten obiekt nałożony, mapowałaby się niezależnie od położenia obiektu. To położenie zależne jest tylko i wyłącznie od kamery, czy też może od tego kąta, z którego patrzę na obiekt. Jeszcze inna przestrzeń współrzędnych to jest window. Window to jest przestrzeń współrzędnych, która jest, jak widać, niezależna od tego, jak obiekt leży. I jest to przestrzeń współrzędnych związana z oknem, które mam tutaj w Blenderze. Jest to w pewien sposób podobne do danych z kamery, z tym, że, no właśnie, również nie wiem, jaka jest tutaj różnica. Być może to ustalę, jeżeli będę wiedział, zrobię jakiś tutorial dodatkowy z uzupełnieniem. I ostatni rodzaj współrzędnych, który tutaj jest, to jest reflection. Reflection jest to taki rodzaj wektorów, który określa kierunek promieni odbitych. Jeżeli teraz patrzę na swojego plane'a, na tego trójkąta, to światło, które od niego się odbija, pada z pewnego określonego kierunku. Ten kierunek jest mapowany na wartości RGB i dlatego widzę, że jest to kierunek w większości z X i troszeczkę z Z. Jeżeli będę takim obiektem kręcił, to ten kierunek się będzie zmieniał i będzie się również zmieniał kolor mojego obiektu, a co zatem idzie kolor materiału. A więc w ten sposób mogę uzyskać bardzo ciekawe efekty związane chociażby z różnymi kolorami, zależnie od tego, pod którym kątem odbija się od obiektu światło. Dobra, w tym nodzie jest to wszystko. Możemy te nody stąd usunąć. Jest jeszcze kilka innych rzeczy. Mogę na przykład dodać coś takiego jak camera data. W camera data jest nod, który określa dane z kamery, zawierające na przykład głębię obrazu, odległość, ewentualnie kąt patrzenia kamery na scenę. Jeżeli podłączę ten rodzaj danych wektorowych do koloru, to otrzymam dane z kamery. Te dane z kamery są bardzo podobne do tego, co mieliśmy z camera data, który był w texture coordinates. Proszę zobaczyć, teraz wygląda to w ten sposób, że mam stałe współrzędne tych kolorów, a więc ich wartości są niezmienne, bo zależą tak naprawdę od kamery, czy też od kąta, z którego patrzę. I to samo było w tym przypadku. Nawet te wartości mają te same odcienie, prawdopodobnie jest to dokładnie to samo. Inny jeszcze rodzaj nodu, który można tutaj mieć, to jest nod, który związany jest z czymś takim jak tanges, tangent. Tego typu dane pojawiają się już w zakładce, czy też w nodzie geometry. Ten tangent, który tutaj pokazywałem, chyba go nie omówiłem tak ostatecznie, to jest bardzo specyficzna przestrzeń danych wektorowych, ponieważ te dane określają tak jakby, co się dzieje z teksturą lub też z wektorami, czy z kierunkami w osi naszego wzroku. W tym momencie jest to trudne do pokazania, ale weźmy sobie, zmieńmy troszeczkę scenę. Dodam teraz tutaj plane'a i do tego plane'a dodam ten nasz materiał. Proszę zobaczyć. W tym momencie mam sytuację taką, że patrzę w kierunku osi Z na tego mojego plane'a. Zresztą, jeżeli go przekręcę, to nie będzie miało żadnej różnicy. Kolor na tym plane'ie jest mapowany zgodnie z wektorami, które mapowane są w przestrzeni kątów tangensowych. Oznacza to, że tak naprawdę na tym plane'ie tutaj, wzdłuż osi Z, przebiega przez niego taka niewidzialna oś i wokół tej osi następuje obrót danych.
Jest to więc takie jakby mapowanie współrzędnych biegunowych w projekcji cylindrycznej, przy czym cylinder jest ustawiony wzdłuż osi Z. No i to jest w zasadzie wszystko, co można powiedzieć o tej przestrzeni wektorowej, z tym, że istnieje jeszcze jeden rodzaj noda, który trochę bardziej ją doprecyzowuje. To znaczy, tym nodem jest nod o nazwie tangent po prostu. Jest to dokładnie to samo. Ten tangent i ten to są dokładnie te same przestrzenie wektorowe, zakładając oczywiście, że w tym nodzie będzie wybrany guzik Z. Mamy tutaj układ biegunowy, mamy projekcję cylindryczną i teraz przez tego plane'a przechodzi niewidzialna oś Z i wokół tej osi mapowane są kolory. Ponieważ jest to obrót na ściankach cylindra, no to mam tutaj współrzędną X-ową, później współrzędną Y-ową, później 0. Z tutaj się w ogóle nie mapuje. Chyba, żebyśmy wzięli i zmienili tą oś. Teraz mapowanie następuje wzdłuż osi Z, czy też wokół osi Z. Natomiast jeśli ścisnę oś Y, to mapowanie będzie następowało wokół osi Y. Ponieważ jest to jakby zła przestrzeń w tym momencie, ponieważ cylinder przebiega wzdłuż tego plane'a, czy też po tym plane'ie jakby, to nie widzę za bardzo specjalnie efektu. Ale gdybym miał jakiś obiekt, który byłby trójwymiarowy, to wtedy taki mapowanie byłoby dużo bardziej widoczne. W związku z tym weźmy sobie, dodajmy, no na przykład coś takiego jak cube'a. Dodaję do cube'a ten sam materiał i już widzę, jak ten cube wygląda. Spójrzmy na niego od przodu. To jest widok od przodu. Widzę w tym momencie, że oś naszego wzroku to jest oś Y. I teraz właśnie mam mapowanie dookoła tej osi Y, w związku z tym tutaj mapuje się X oraz Z. Jeżeli zmienię kierunek na oś Z, czyli tak jak było poprzednio, to zobaczę w kierunku osi Y tylko kolor Z, znaczy kolor X, tylko czerwony. Natomiast od góry, to jest widok od góry, będę miał mapowany X oraz Y. Dodatkowo, jeżeli wezmę sobie jeszcze kierunek X, to ta niewidzialna oś, wokół której nasz cylinder obraca się i generuje wektory, będzie przebiegał po osi X, czyli o tu. Wzdłuż tej osi będzie biegł i w związku z tym będziemy widzieli tutaj, no spróbuję zgadnąć, będziemy widzieli kolor zielony i niebieski. Zobaczymy. No i proszę bardzo, udało mi się zgadnąć, albo po prostu intuicja mnie nie zawiodła. Mamy tutaj teraz oś x-ową całego obrotu i ten obrót generuje nam współrzędne, zmieniające tak naprawdę tylko wartości y oraz z. Jest to w pewien sposób rzut jakby na płaszczyznę wzdłuż którejś z tych osi. I ten nod jest wprowadzony po to, aby mieć większą kontrolę nad tymi osiami, nie tylko właśnie, żeby można było zmienić same osie, ale również, i to jest najfajniejsze, można zmienić te kierunki za pomocą mapowania UV. Mapowanie UV może być wybrane za pomocą mapy w kierunku jakby rzutowania i wtedy, jeżeli dodam sobie mapę UV, to ta mapa UV może mi zmieniać kierunki zależnie od tego, na której ścianie będę miał odpowiednie wektory. Zróbmy w takim razie takie mapowanie UV naszej kostki. Będzie U, Unwrap, rozwinęła się. Mam mapę UV o nazwie UV Map i tę mapę mogę stąd wybrać. Jeżeli teraz wrócę do trybu obiektowego, to proszę zobaczyć, jak wygląda mapowanie. Mamy coś takiego, całkiem ładnie wyszło. No ale żeby z tym mapowaniem coś zrobić, to należałoby pracować troszeczkę nad przestrzenią wektorową, która tutaj jest. Możemy na przykład rozmapować kostkę w taki sposób, aby wziąć, no nie wiem, i rozłożyć te ściany miejscami. Weźmy sobie może Pack Islands. Gdzieś tutaj patrzę, gdzie to jest. Pack Islands, Ctrl P. No i teraz zobaczmy, jak to wygląda. Teraz sytuacja się dużo nie zmieniła. Z tym, że oczywiście doszły mi takie fajne gradienty. I teraz każdy kolor ściany jest osobny. Zależnie od tego, gdzie postawię mapowanie UV, tam się znajdą inne barwy po prostu. Nie będę w to wnikał, ponieważ to tak naprawdę przydaje się do troszeczkę innych zastosowań. Ten tanges tutaj jest idealny do zastosowań tam, gdzie mamy materiał nie anamorficzny, tylko zaraz sobie przypomnę, jak to wygląda, nie diffuse, tylko anizotropiczny, czy też anizotropowy. O nim będziemy mówili w następnym tutorialu. Myślę, że to jest wszystko, co wyczerpuje jakby w pewien sposób przestrzenie wektorowe, które tutaj mamy. Warto także pamiętać, że przestrzenie wektorowe można sumować, można na wektorach wykonywać różnego rodzaju operacje. No i aby to pokazać, spróbujmy może zrobić coś takiego. Na początek dodam sobie dwa wektory. Weźmy na przykład nod o nazwie mapping, te dwa już mogę usunąć. I w tym nodzie mapping ustawmy sobie współrzędną x na wartość 1. Jest to wektor o współrzędnych 1, 0, 0. Teraz skopiuję tego noda i ustawię sobie we współrzędnych wektora wartość 0, 1, 0. No i teraz mam dwa wektory. Ten skierowany jest na osi x o jedną jednostkę, a ten skierowany jest na osi y o jedną jednostkę. Mogę takie dwa wektory narysować, czy też je wyświetlić tutaj. Proszę zobaczyć, ponieważ to jest kierunek związany z osią y, to cały kolor materiału jest zielony, a tutaj jest kolor
czerwony, ponieważ to jest współrzędna x-owa. I teraz mogę te dwa wektory do siebie dodać. Dodawanie wektorów jest w Blenderze bardzo proste i tak jak w zwykłej matematyce odbywa się w ten sposób, że jak mam jeden wektor i drugi wektor, to suma tych wektorów to jest przekątna równoległego boku, który one tworzą, a więc dostanę jakiś taki wektor jako sumę. Aby zsumować te wektory, mogę użyć operacji związanej z matematyką. Wiem, że kochamy matematykę. Bierzemy sobie konwertery i w konwerterach jest node o nazwie vectorMath, czyli matematyka wektorowa. I pierwsza opcja do wyboru to jest właśnie dodawanie wektorów. Jeżeli spróbuję jeden wektor włożyć do jednego wejścia, drugi wektor do drugiego i dodam je do siebie, to wtedy mogę zobaczyć rezultat tej sumy jako kolor żółty. Kolor żółty jest dlatego, że tutaj mam maksymalną składową x-ową, czyli barwa czerwona. Powinienem zmienić ten kolorek, ale nie chcę mi się dodawać nowych warstw w Gears Pencilu. A tutaj mam maksymalny kolor zielony. Suma tych dwóch kolorów daje mi w efekcie kolor żółty. No i to widać na tym obrazku. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Ale oprócz tego mogę na wektorach wykonywać również inne operacje. Mogę na przykład te wektory od siebie odjąć. Oczywiście odejmowanie dwóch wektorów prostopadłych nie ma sensu. Dostaję wektor zerowy. Mogę te wektory uśrednić, uzyskując znowuż barwę żółtą. Mogę policzyć ich ilość skalarny, który również jest zerem, ponieważ te wektory to tak naprawdę, jak są prostopadłe, to ilość skalarny będzie zero, ponieważ ilość skalarny to jest jakby ilość długości jednego wektora przez rzut tego drugiego wektora na tym pierwszym. Więc gdybym chciał liczyć ilość skalarny takich wektorów, to będzie nic innego jak tylko ta długość, o ta tutaj, razy ta długość odtąd dotąd. To jest ilość skalarny. Jedno razy drugie dostaje liczbę i tyle. Ponieważ to nie jest prostopadły, to jego długość w rzucie na ten drugi wektor wynosi 0. No jest 0 razy wartość, wychodzi 0, dlatego mam czarne wszystko. Mogę policzyć też ilość wektorowy, to jest cross product. Dostaje wartość niebieską i to się bardzo dobrze zgadza, ponieważ te moje osie tutaj, to jest tak, to jest oś x, tutaj jest oś y i teraz mnożenie wektorowe takich dwóch wektorów generuje mi wektor, który jest prostopadły do tych dwóch. Do tych dwóch wektorów prostopadły może być tylko wektor wychodzący ponad ekran. Narysuję go tutaj taką grubaśną krechą. On tu wychodzi w górę. To jest wektor, który jest zgodny z kierunkiem osi z. Bardzo ładnie to wychodzi i widać po operacjach wektorowych, że to naprawdę działa. No, teraz tutaj dodałem driver jakiś niechcący. Weźmy go, wywalmy. No i mogę jeszcze znormalizować te dwa wektory. A normalizacja to już jest operacja, która pozwala sprowadzić jakby pewne wartości do tej jednej, która tutaj jest. No i dostaję w efekcie barwę czerwoną. Akurat nie wiem, dlaczego tak to działa, ale niech sobie będzie. No dobra, myślę, że w tym momencie omówiłem tak z grubsza przynajmniej przestrzenie wektorowe, które są w Cycles i które w Blenderze powinny być częściowo przynajmniej znane ze zwykłych nodów, które mamy tutaj w nodach kompozytowych. Dotyczą te informacje również nodów materiałowych związanych ze zwykłym Blenderem, czyli z tym internalem potocznie zwanym. Mam nadzieję, że to dzięki temu, co tutaj żeśmy poznali, stanie się jaśniejsze z materiałami, co można zrobić w przyszłości. Chociaż niezbyt po polsku to ostatnie zdanie powiedziałem, ale wybaczcie, to już jest piąty raz, jak ten tutorial robię. No więc cóż, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, a ewentualne pytania lub komentarze wyjaśnimy sobie w dyskusji pod tym materiałem. Na razie, pa!